Cześć, z tej strony Szymon i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zalogować się do Chromebooka oraz jak wygląda interfejs systemu Chrome OS. Po włączeniu się Chromebooka wyświetli się panel logowania. Aby zacząć korzystać z urządzenia, należy zalogować się na nasze konto Google bądź uruchomić urządzenie w trybie gościa. Wówczas żadne dane nie są konieczne. Po zalogowaniu prezentuje się nam system Chrome OS. W lewym dolnym rogu znajdziemy ikonkę, która przekieruje nas do wyszukiwarki. Możemy ją także uruchomić za pomocą przycisku na klawiaturze. Co ważne, ta wyszukiwarka to także wyszukiwarka Google, więc wyszukuje treści zarówno na naszym urządzeniu, jak i w sieci. A gdy rozwiniemy panel, ukaże nam się lista wszystkich aplikacji na naszym urządzeniu. Na środku paska zadań znajdziemy ikony aktualnie używanych aplikacji, po których naciśnięciu możemy zminimalizować lub otworzyć okno danej aplikacji. W prawym dolnym rogu znajdziemy szybkie menu akcji oraz centrum powiadomień. Dostosujemy tu jasność ekranu, głośność, połączymy akcesoria Bluetooth, zrobimy zrzut ekranu, czy w końcu wyłączymy i zablokujemy nasze urządzenie. Kończąc, to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że był pomocny. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o Chromebookach, no to zapraszamy na nasze kolejne lekcje.